Macie komentarz, po co związki w takiej firmie, która pracuje w branży IT? Czemu obgadywać wszystkie zwolnienia ze związkiem zawodowym? Zarabiał mało, no to dlaczego chciał podwyżkę i etc., etc. Teraz tak, załóżmy, że jesteście dobrym programistą, ale wasz team leader albo szef stwierdził, że wasza morda jemu się nie podoba i was zwalnia. Podając za przykład to, że jesteście słabym programistą. Godzicie się z tym? No nie. Na razie jeszcze robicie coś takiego, że tak, branża jest szeroka, możemy zmienić pracę z dnia na dzień, możemy sobie przebierać w ofertach. A po jaką cholerę szkoli się nowych? To jest tak samo jak u nas na Żurawiach. Póki jest mało programistów i to wy macie rynek jakby pracownika, to pracodawcom to nie pasuje. Szkoli się nowych, ale wśród tych nowych, czy będą jacyś tacy, którzy będą wybitni? Tak. Kumaci? Tak. I oni mogą zająć wasze stanowisko. I wtedy wasz szef będzie miał rynek pracodawcy. I skończy się mlekiem i miodem płynąca branża IT. Dlatego zawczasu już można zakładać związki zawodowe po to, by gdy przejdziemy w rynek pracodawcy, nie musieć się z tym mordować, bo wtedy będzie gorzej. Wtedy wszyscy będą siedzieć cicho, bo będą się bać o pracę. Dlatego właśnie powinno się zakładać związki zawodowe. Zwolnienie. Jeżeli twoja morda się nie spodoba team leaderowi i on cię zwolni, nie mając związków zawodowych, może napisać cokolwiek. A tak, jeżeli ma się związki zawodowe w firmie, to tak, powinien być jeszcze mąż zaufania. I teraz mąż zaufania to jest pracownik wydelegowany przez pracowników, przez związkowców, jako mąż zaufania. I on wie, jak pracownicy pracują. I dobrze by było, gdyby tak wiedział, a nie stał jakby po stronie pracodawcy, czyli był kupiony. Ale jeżeli jest to wasz mąż zaufania, którego wy wybieracie, który powinien być ruchomy, wybieralny co jakiś czas, żeby nie było, że ktoś się dostał na stanowisko i zostanie kupiony przez szefa, on wie, jak wy pracujecie, czy wy się obijacie, czy pracujecie dobrze. I to jest taka ostatnia bariera przed takim zwolnieniem, która was chroni. A tak jesteście sami. Na razie możecie sobie hołdować i mówić, że jak to się w branży IT nie pracuje i możecie sobie przebierać oferty do czasu. U nas też tak było. Jeżeli operatorów jest mało, no to powinny stawki wzrastać. A po co się produkuje nowych operatorów w słabszej jakości? Żeby nas zastępowali. I teraz wiele razy zaistniała sytuacja taka, że operator przepracował 3/4 budowy bardzo dobrze, bo był wprawiony, ale na koniec budowy zamienili go na nowego, podając w mailu, że no nie radził sobie. Są takie sytuacje. Dlaczego go zmieniono na nowego? Bo nowy był tańszy, czyli cena czyni cuda. Jeżeli branża IT na razie tak sobie dobrze radzi, znaczy pracownicy branży IT, to nie jest to stałe. Może się to wszystko zmienić. Wtedy wy będziecie beczeć. Będzie degradacja branży, etc., etc. Może właśnie dlatego powinniście założyć związki zawodowe. I teraz, było we wczorajszym filmie wspomniane, my rozumiemy, że związki zawodowe w Polsce mają po pierwsze zły PR to raz, drugie, my mamy nawet zarzuty jako pracownicy do związków zawodowych, że działają na rzecz pracodawcy i są tak zwane żółte, ale to nie broni wam powstawać, powoływać do życia nowych związków przez was wybieranych. I teraz, tak jak na naszym przykładzie, ja też proponowałem coś takiego, że prezesa powinno się wybierać co pół roku nawet. Wiem, że ktoś może być dobry i zostawać na stanowisku. Ale tak jak w naszej branży. 16 województw, 16 ludzi takich zaufanych z każdego województwa, żeby wiedzieli, jaka jest sytuacja w danym województwie z pracą, etc., etc., wybiera sobie prezesa.
I teraz tak, ten prezes może być właśnie zmienialny, bo jeżeli w jakiejś sytuacji zawiedzie, to reszta to widzi. Po to są dyskusje. No, jako branża IT chyba macie jakieś panele, gdzie rozmawiacie do jasnej cholery, nie? Nie zaszkodzi wam mieć związków zawodowych. Jeżeli stoicie bardziej po stronie pracodawcy, no to zawsze będziecie negować te rzeczy, ale reszta nie zaszkodzi wam. Jeżeli wy je stworzycie, a nie będziecie się podpisywać pod inny, bo tu jest taki problem, że jeżeli jesteście za mali, to musicie się podpisać pod inny związek zawodowy. Ale jeżeli jesteście na tyle silni, że możecie założyć swój, to wy rządzicie w tym związku zawodowym. Ja rozumiem, że ludzie sobie nie ufają i dlatego nie chcą się podpisywać pod inne. Ale czy aż na tyle sobie nie ufacie, żeby w mniejszym gronie to robić? Było wczoraj mówione, że uzwiązkowione jakby firmy mają lepsze benefity, bo właśnie związkowcy mogą coś wywalczyć u pracodawcy, ale to jest rozmowa zawsze. Ja mówiłem, że to jest coś takiego jak konsensus. W przypadku zwolnień, na przykład w Szwecji, firma sobie nie radzi, bo kryzys, coś takiego. Pierwsi lecą nowi. Najkrótszy staż to mają, ale na takich rozmowach jest też powiedziane, że jak tylko się zacznie znowu nabór do firmy, to ci sami ludzie wracają jako pierwsi. Starsi są pod ochronką troszeczkę. Jeżeli są zasłużeni dla firmy, doświadczeni, no wartościowi. Ale tu też nie ma się czego bać, bo jeżeli nawet zostaniecie zwolnieni, to jako pierwsi zostaniecie też zatrudnieni. Chyba że naprawdę żeście czegoś coś nawywijali. Albo się nie nadajecie i tak, ale po to się rozmawia. To nie jest jednostronna, odpałowa decyzja szefa, bo taka też może być, a tutaj w tym przypadku si widać, że no gość jest trochę tam brr, nie? I co? I wszyscy jakby siedzicie cicho, wszyscy się wypowiadacie po stronie si także, żeby także może nie stracić pracy, bo nie wiadomo co mu tam strzeli do łba. A to nie jest chyba pierwsza jakaś taka akcja tego typu, tego jegomościa. Zalecam, przecież nie trzeba się zapisywać do związków. Możecie porozmawiać sobie ze związkowcami. Dlaczego, po co się to robi? Owszem, są mniejsze związki. Już naprawdę nie idźmy do tych wysokich, gdzie macie przesłanki, że są do kitu lub są żółte. Tylko popytajcie się tych nowych. Popytajcie się, do niczego was nie obliguje, ale jak zapytacie się, co możecie jako grupa, nawet Kazik to chyba śpiewał. Kazik czy Leroy? Nie dajcie się zastraszyć, coś takiego. Zbierzcie się w grupę, nie dajcie się zastraszyć. To też jest dobre. I do przemyślenia. Miłego dnia.